Cześć, witam Was tak na kanale W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak skonfigurować adres e-mail na kamerach IP. Przede wszystkim na Gmailu oraz na poczcie Onet. Ze względu na to, że bardzo dużo osób wysłało zapytania, żeby pokazać jak to zrobić. No mają problemy z tym i nie dziwię się też ze względu na to, że Gmail że na początku tego roku wprowadził pewne zabezpieczenia, które uniemożliwiają w prosty sposób konfiguracji Maila na kamerach, czy też na outlooku i tak dalej. Natomiast, y, oczywiście, nadal, że tak powiem, możemy to zrobić. Ja pokażę jak. Y, do tego dużo osób dzwoni odnośnie poczty WP. Na WP niestety nie chcą działać kamery. Nie wiem dlaczego, też próbowałem skonfigurować na WP, ale coś tam ta poczta blokuje, więc WP w ogóle odpada. Ja dzisiaj pokażę Wam na dwóch, tak naprawdę skrzynkach pocztowych, czyli Onetu i Gmail. Na tych dwóch skrzynkach się oprzemy, więc ten film będzie dosyć krótki, ale nawet możecie sobie zarejestrować jakieś nowe konto, właśnie na Onecie czy na Gmail, specjalnie właśnie pod kamery. I dzisiaj, właśnie będziemy to pokazywać krok po kroku, jak to zrobić. Więc zapraszam do oglądania. Dobra, na początek pokażę Wam na tej kamerce. Później pokażę Wam na tej kamerce. Jak widzicie, jest to kamera z dwoma obiektywami. Jeszcze nie jest dostępna u nas na sklepie, ale już w poniedzieli ona będzie. Jest to kamera panoramiczna, czyli obraz jest dosyć szeroki. Praktycznie 180 stopni. Naprawdę fajna kamerka. Poza tym ma komunikaty w języku polskim, wgrane oczywiście przez nas. Więc, jeżeli ktoś potrzebuje szerokiego kąta, naprawdę kamerka warta uwagi. Więc pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie pominąć filmu. No i teraz zabieramy się do podłączenia tej kamery i pokażę Wam, jak skonfigurować pocztę. Na poczet tego filmu utworzyłem sobie dwie skrzynki pocztowe. W których w ogóle nie używam tak naprawdę, tylko i wyłącznie pod ten film zostały stworzone na onecie i na Gmailu. Więc na początek pokażę Wam na onecie, jak w bardzo prosty sposób można skonfigurować skrzynkę pocztową właśnie pod kamerę IP. Na początek musielibyśmy zalogować się na daną kamerę, wykorzystując przeglądarkę, bądź też możemy użyć telefonu. Ja pokażę Wam akurat przy tej kamerze na telefonie, a przy tej kamerze na przykład pokażę Wam na programie CMS. Więc po otwarciu sobie kamery wchodzimy w ustawienia, następnie zarządzanie alarmami, powiadomieniami, i tutaj mamy zdjęcia alarmowe na e-mail. Włączamy sobie konfiguracja, i teraz tak: SMTP. SMTP serwer znajdziecie tak naprawdę w ustawieniach poczty swojej. Jeżeli macie jakąś inną pocztę, trzeba zalogować się gdzieś w ustawieniach na pewno. Te dane są podane. Jak nie, to w Google wpisujecie serwer SMTP dla ONET na przykład.pl. Jeżeli chodzi o ONET, co musimy zrobić, żeby przede wszystkim kamera wysyłała zdjęcia czy też powiadomienia ze zdjęciem właśnie na tą skrzynkę pocztową? Przede wszystkim musicie tutaj wejść w ustawienia, następnie konto główne, i tutaj na samym dole, jak widzicie, macie wszystkie dane podane. SMTP SSL 465 port, ale też tutaj na dole trzeba to włączyć. Jeżeli tego nie włączycie, nie będziecie otrzymywać powiadomień na, na swojego maila, więc to trzeba włączyć, bo domyślnie na skrzynce pocztowej Onetu jest to wyłączone. Więc jeżeli włączycie już sobie, no to tutaj macie wszystkie dane, tak? Więc podajemy sobie SMTP poczta Port SMTP 465, tak samo jak mamy właśnie tutaj w ustawieniach poczty, i port 465, oczywiście bezpieczeństwo SSL, i tutaj zweryfikuj, musimy zaznaczyć. Następnie użytkownik. Użytkownik to nasz adres mailowy, czyli kam w moim przypadku są to kamery Ozikam. Następnie hasło. Hasło oczywiście do poczty wpisujecie. Ja wpisuję swoje, wy wpisujecie swoje. Na adres. Chodzi o to, na jaki adres mają przychodzić te powiadomienia ze zdjęciem. Więc ja sobie kopiuję i wklejam. Z adresu tak samo wklejam. Temat. Niech będzie test. Wiadomość. Mogę sobie wpisać na przykład z kamery, jakiś tam. albo kamera test. Wszystko jedno. I teraz jeżeli już tutaj wszystko uzupełnicie, to na początku musicie zrobić zastosowanie. Następnie robicie testu. test. To jest zakończony powodzeniem więc wiemy że tutaj na skrzynkę naszą pocztową powinniśmy otrzymać test gdzie dwa razy mam nawet Mam swoje zdjęcie. Wszystko działa jak należy. Teraz, jeżeli kamera by mnie wykrywała, to otrzymywałbym takie powiadomienia. Możemy sobie wziąć na pełen ekran i kamerka, jeżeli mnie wykryje, to będę otrzymywał. O, już wykryła. Więc za chwilkę otrzymam powiadomienie na e-mail, odświeżę sobie i znowu przyszły, więc teraz przychodzą co chwilę i takie zdjęcie tutaj od razu mogę sobie wyświetlić. Oczywiście jeżeli kamerą ruszam, no to te zdjęcie jak widzicie nie jest ostre, no bo kamera powinna wisieć sztywno, tak? Dobra, kamera nas cały czas wykrywa. Za chwilkę pewnie przyjdzie dosyć sporo tych zdjęć, więc zmienię jej troszeczkę pozycję, żeby mnie nie widziała. Zwierzymy pocztę. Mamy test. Tutaj zdjęcie się już ładuje, ale jak widzicie, tutaj zdjęcie już jest ostrzejsze. No, oczywiście moja ręka trochę zasłania. I za chwilkę tych zdjęć wpłynie więcej na pewno. Potrzeba trochę czasu, żeby kamera wysłała. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o przesyłanie zdjęć na skrzynkę pocztową w Onecie. A teraz zajmiemy się konfiguracją dla poczty Gmail. Tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ dużo osób po prostu ma swój adres e-mail, hasło do tego konta, wpisuje do kamery i myśli, że to zadziała. Zaraz Wam pokażę, że to nie zadziała. Tutaj oczywiście też skrzynka pocztowa jest testowa. Szynka pocztowa i tutaj wpisujemy dla Gmaila. Dla Gmaila znajdziecie, tak jak już mówiłem, nawet Google, tak. Zobaczcie SMTP Gmail. Sprawdzanie poczty na platformach. I zobaczcie tutaj. Serwer poczty wychodzącej, SMTP wymagania połączenia tak. Port, więc tutaj też wszystko znajdziecie, jeśli chodzi o Gmaila na Google. Więc wpisujemy sobie smtp.gmail.com. Port 465, tutaj SSL zostawiamy to samo. No, oczywiście, tutaj użytkownik musimy sobie wpisać naszą pocztę. Naszą, nasz adres skrzynki pocztowej. Więc w moim przypadku są to kamery ozycam.pl Hasło. Wy podajcie swoje, na adres. Mogę zostawić, na przykład na Onet. Będzie mi tutaj przychodzić. Ale tutaj za chwilkę będą spływać inne też powiadomienia, więc zostawimy tutaj nie będziemy wysyłać. No, zobaczymy na Gmaila, tak? Więc tutaj muszę jeszcze raz wpisać ten sam adres. Tu mogę sobie skopiować go, i tak samo tutaj z adresu wkleić. Zresztę zostawiamy test. Albo temat zostawimy gmail, Gmail, żeby wiedzieć, że to jest inna kamerka. Robimy testuj. Test nie powiódł się. Mimo tego, że wszystko zrobiliśmy jak trzeba na adres kamery ozicam IP. Tutaj kamery .pl. Wszystko się zgadza. Hasło na pewno poprawnie wpisałem. I nie chcę przychodzić tutaj żadne powiadomienia. Dlaczego? Otóż musimy tutaj przede wszystkim na Gmailu ustawić weryfikację dwuetapową. Następnie wygenerować hasło do mniej bezpiecznych aplikacji. Więc tutaj trzeba przejść. Zarządzanie kontem Google. Bezpieczeństwo. I tutaj macie weryfikacja dwuetapowa. Trzeba to włączyć. Niestety obecnie właśnie Google to wymaga. Więc włączamy sobie. Musimy wpisać hasło do swojej skrzynki pocztowej. Oczywiście tutaj na, przyjdzie Wam kod na telefon i robimy włącz. Jak już mamy weryfikację dwuetapową włączoną wracamy i zobaczcie teraz. Teraz mamy Tutaj opcję hasła do aplikacji. Przed włączeniem weryfikacji dwuetapowej tej opcji nie było. Dopiero jak włączyliście weryfikację dwuetapową, ta opcja się pojawiła, i teraz przechodząc do tej opcji, nowe hasło do swojego maila, wybieramy aplikację. Chcemy do poczty zrobić sobie, utworzyć nowe hasło. Tutaj inna opcja własna i wpisujemy na przykład. OZI Wygeneruj, i mamy swoje hasło. I to hasło musimy wpisać właśnie w tym miejscu. Oczywiście, bez spacji. Tak, to jest razem. Jak już mamy hasło wpisane, robimy zastosowanie i robimy testuj. Test zakończony powodzeniem. Proste? No może nie dla wszystkich proste, ale właśnie tak to wygląda, bo dużo osób twierdziło, że na Gmailu nie da się skonfigurować ze względu na to, że już Google w ogóle wycofał możliwość ustawienia haseł dla aplikacji. Otóż nie. Trzeba po prostu utworzyć weryfikację dwuetapową i to się wszystko pojawi. Więc obecnie, jeżeli mamy już skonfigurowane, tak tutaj wiadomość testowa, usuwamy sobie. Tu oczywiście jakieś bezpieczeństwa, bo przychodzą wam informacje i możemy sobie testować. Powiadomienia, kamera wykrywa mnie, już na maila przyszły wiadomości. I mamy ze zdjęciem. Oczywiście znowu rozmadane. Ponieważ brałem kamerę do ręki. Możemy sobie usunąć. I tak to wygląda jeżeli chodzi o kamerę Kamhi na aplikacji Kamhi. Jeżeli chodzi, teraz Wam pokażę jeżeli chodzi o kamerkę między innymi taką na aplikacji IC. Tutaj robimy przez program na komputerze i też sporo osób ma z tym problem, więc pokażę Wam jeszcze raz. Jeżeli chodzi o kamerkę na aplikacji IC no to mamy program do tego, CMS i na CMS możemy otworzyć sobie taką kamerkę. Zobaczcie w ogóle, już widać o ile szerszy obraz jest. Tak naprawdę bardzo szeroki. Widzimy tamtą szafkę, wy na aparacie tego nie widzicie, poprzez okno. To jest spokojnie 180 stopni. Więc, aby tutaj na tej kamerce sobie wziąć, skonfigurować pocztę Przede wszystkim przechodzimy konfiguracja urządzenia, ustawienia i serwisy, i tutaj mamy naszą skrzynkę e-mail. Musimy zaznaczyć i wpisujemy. Załóżmy na Gmaila, już nie będę pokazywał na dwóch skrzynkach, tylko na, na przykład na jednej, tak więc SMTP.gmail, port 465, SSL oczywiście, nazwa użytkownika. No i hasło. Tutaj musimy hasło to nasze do aplikacji. Nadawca odbiorca. OK, OK. Prawidłowo. Jeszcze raz musimy wejść. I robimy dopiero test poczty. Wiadomość wysłana. Wszystko mamy. Congratulation. I teraz poczta wysłałaby yy, oczywiście powiadomienia, ale jeżeli chcemy ze zdjęciem, żeby wysyłała, to musimy pamiętać o tym, żeby wejść tutaj w alarmy i w tym miejscu zdjęcie musi to być zaznaczone, bo w niektórych kamerach jest to nie zaznaczone, więc zaznaczamy. Oczywiście tutaj wyślij e-mail też musi być zaznaczone. Po kliknięciu OK mamy to zaznaczone i wiemy, że po wykryciu będą przychodziły powiadomienia. Muszę się pewnie oddalić, żeby. O, już teraz wykryła mnie. Co ciekawe, ta kamera też ma obszar powiadomień. Że jeżeli nie chcemy, żeby brała jakiś obszar pod uwagę, możemy akurat w tej kamerze wyznaczyć jej obszar, ale to wszystko pokażę na odcinku którym będzie poświęcony właśnie tej kamerze, bo kamera uważam, że naprawdę warta poświęcenia uwagi i nagramy zupełnie osobny odcinek o tej kamerze. O kurczę! Zobaczcie, co tu się wydarzyło się. I tutaj mamy zdjęcie bardzo szerokie, prawda? Dla porównania, tamto wyrzuciłem do kosza, więc w koszu jeszcze pewnie znajdę. Eee, Gmail. O, dla, dla porównania. To jest zdjęcie z kamery normalnej. A to jest zdjęcie z kamery panoramicznej. Jest olbrzymia różnica, jak widzicie. Obraz jest naprawdę olbrzymi. I to wszystko. Mam nadzieję, że już teraz będziecie wiedzieli, jak skonfigurować daną skrzynkę pocztową. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.